Zapewne w nowym roku 2021 cały świat będzie żył sprawą szczepionek. Szczepić się czy nie szczepić, ewentualnie jaką szczepionkę wybrać, która lepsza, bezpiecz, bezpieczniejsza, skuteczniejsza. O tym wszystkim i informowaliśmy was w programach o 13:00 i będziemy to, jak Bóg pozwoli, robić dalej w nowym roku. Ale dzisiaj Chciałem pójść trochę głębiej, bo szczepionka na COVID dotyczy tylko uratowania naszego zdrowia, być może życia fizycznego, ale jest coś więcej. Człowiek nie jest tylko materią, człowiek jest także duchem, ma ten aspekt wymiaru wiecznego. Inaczej mówiąc, czy chcesz, czy nie, będziesz żył wiecznie? Pytanie tylko, gdzie? Jest taka historia w Starym Testamencie, kiedy Żydzi, naród wybrany przez Boga, buntowali się przeciwko niemu, grzeszyli i Bóg zesłał plagę węży, które kąsiły Żydów. Kto został ukąszony tym wężem, dzisiaj możesz powiedzieć chińskim wirusem, ten umierał. To było jeden do jednego. Ukąszenie równało się śmierć. I widać było, jak już wielu Żydów zginęło, a wielu w męczarniach kona. I wtedy Mojżesz modlił się do Boga, wołając: Zrób coś, bo wszyscy poginiemy. I wtedy Bóg powiedział: Zrób miedzianego węża, weź go na wysoki drzewiec, żeby wszyscy w całym obozie mogli go zobaczyć. I będziesz widział cud. Każdy, kto spojrzy z wiarą, jako na moje rozwiązanie problemu waszego grzechu, i śmierci, które ten grzech spowodował, spojrzy z wiarą na tego węża, zostanie całkowicie uleczony z tej choroby. Będzie miał znowu życie. I Jezus, kiedy rozmawia z jednym z uczonych Żydów w trzecim rozdziale Ewangelii, Jana używa właśnie tego obrazu. Otwórzmy sobie list. Przepraszam, Ewangelię Jana trzeci rozdział, werset 14. To właśnie o tym wydarzeniu, które opowiedziałem, mówi Jezus. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli teraz jest nowe remedium. Nowa kuracja. Zaraz powiem nazwę to szczepionką i powiem dlaczego. Teraz tym remedium jest osoba Jezusa Chrystusa. Już nie tylko miedziany wąż, tam jak w Starym Testamencie, ale żywy Jezus Chrystus, żywy Jezus Chrystus, który umarł za Twoje grzechy, potem trzeciego dnia zmartwychwstał, a teraz stoi. Przed Tobą stuka do Twojego serca i chce dać Ci życie wieczne. Za chwilę powiem, jak ma to nastąpić. Zresztą tu Jezus dalej mówi ten najbardziej sławny werset Biblii, czyli Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak jak tam, po tym ukąszeniu, kiedy ludzie zwijali się w bólach i byli bliscy śmierci. Każdy, kto spojrzał na tego węża, od razu odzyskiwał życie. Tak samo teraz, to Jezus tę analogię podał, nie ja. Każdy, kto zawoła Jezu ratuj, Jezus baw, uzyskuje tak jak tu widzimy. To jest obietnica nie moja, to jest obietnica samego Boga. Uzyskuje życie wieczne, czyli życie, które nigdy się nie skończy. Życie z Bogiem, bo każdy z nas będzie żył wiecznie. Tylko jedni w wiecznym piekle, a drugi, drudzy, ci, którzy wybiorą Jezusa Chrystusa tu za życia, będą żyli z Nim na wieki w niebie. To jest wspaniałość chrześcijańskiej Ewangelii. No i teraz przejdę jeszcze do wątku szczepień, do wątku krwi, bo tu pojawia się bardzo ciekawa analogia. To coś z zewnątrz musi przyjść do Ciebie. Tu mówię o szczepionce. I nie tylko przed COVID-em, ale przed innymi chorobami. To niekiedy może być szczepionka, niekiedy surowica, niekiedy tak zwane osocze ozdrowieńców, czyli można powiedzieć coś bardzo podobnego, analogicznego do Krwi ozdrowieńca, czyli kogoś, kto już to przeszedł. Jezus Chrystus na Krzyżu Golgoty przeszedł przez karę za grzech zamiast ciebie i mnie. I teraz Jego krew zyskała moc uleczenia każdego, kto do niego zawoła, z grzechu i śmierci. Dlatego w liście do Efezjan na przykład czytamy. W Nim, czyli w Chrystusie, mamy odkupienie, i zobaczcie, jest przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. I dalej w drugim rozdziale. A teraz Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, czyli byliście obcy, byliście wrogami Boga, Wasze grzechy wypo, wykopały, czy nasze grzechy wykopały przepaść między nami a Bogiem. Którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy. Jak? Sprawdź sobie przez krew Chrystusową. To zastosowanie Jego krwi do mnie czy do Ciebie, jeśli się na to zgodzisz, sprawi, że wejdziesz w rodzinny związek z samym Bogiem. Więź krwi. Nie Twojej, ale Jezusa Chrystusa. Sam Bóg powiedział w tej, że też Ewangelii Jana: Tym zaś, którzy Jezusa przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Czyli stajesz się krewnym Boga, dokładnie dzieckiem Boga. To Bóg Ci dał to prawo. Nie ksiądz, nie rabid, nie pastor, nie kościół. Zobaczcie, sam Bóg dał każdemu, kto zaufa Jezusowi i Chrystusowi, prawo bycia dzieckiem Boga. Dlatego, już kończę, w liście do Hebrajczyków Jezus mówi o tych, którzy zawołali, by jego krew uratowała nas od ukąszenia grzechu i śmierci. I mówi: A tych ludzi to ja nie wstydzę nazywać się braćmi. Oni są mojej krwi, to moja krew ich uratowała. Bardzo bym tobie życzył, że jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, żeby ten rok 2021 był dla ciebie rokiem nowego narodzenia, dzięki zaufania, zaufaniu temu, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu, dzięki jego krwi przelanej za ciebie.